Heto Wtorek, odcinek 65. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Sporo pytań pojawiło się dotyczących treningu, jaki trening na keto, więc teraz w tym naszej serii Keto Wtorków zaczynamy taką miniserię dotyczącą właśnie treningów i aktywności fizycznej na ketozie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wszystkim tym, co związane jest z ketoadaptacją, czyli jakie treningi na adaptacji, dlaczego, czy trenować, czy nie trenować. Zapraszam. Jeśli chodzi o treningi na adaptacji, to zauważyłam, że są dwie szkoły. Jedni mówią trenuj, drudzy mówią nie trenuj. Moim zdaniem to zależy. Jeżeli przed ketoadaptacją byłeś osobą aktywną fizycznie, to jak najbardziej tą aktywność warto kontynuować. Z tym, że jeżeli będziesz źle przechodzić adaptację i czujesz, że nie masz siły po prostu wstać o 6 rano i iść na trening, to lepiej zostań w łóżku i po prostu się wyśpij i odpocznij, więc warto słuchać swojego organizmu. Dlaczego w ogóle trenujemy? Przede wszystkim, no to wiele osób traktuje trening po prostu jako dodatkową korzyść przy redukcji i przy odchudzaniu. Kolejna sprawa to jest tak zwane body composition, czyli rekompozycja naszego składu ciała, bo na przykład ważąc 55 kg możemy nie mieć za dużo mięśni, ale możemy tych mięśni mieć bardzo dużo i przy tej samej wadze będziemy wyglądać zupełnie inaczej. Również jeżeli czasem nawet waga idzie Ci w górę, to być może spadł Ci poziom tkanki tłuszczowej, a wzrósł tkanki mięśniowej i waga jest wyżej, ale jednak te obwody się zmniejszają i mamy po prostu więcej mięśni i to dobrze. Badania pokazują, że osoby, które się odchudzają, i mamy dwie grupy, odchudzający się plus trening, odchudzający się bez treningu. Osoby, które się odchudzają bez treningu, to mniej więcej 50% wagi, która im schodzi, to jest tkanka tłuszczowa, a drugie 50% to jest tkanka mięśniowa. Czyli odchudzając się bez aktywności, niestety często gubimy też tkankę mięśniową. Natomiast odchudzając się i cały czas trenując, ten ubytek tkanki mięśniowej jest bardzo mały albo żaden. Więc to myślę, że jest duży plus tego, żeby po prostu pozostawać aktywnym. Oczywiście są też inne plusy aktywności fizycznej i dla mnie największym z nich jest utrzymanie zdrowia i również aspekt długowieczności, bo aktywność wpływa na nasze geny, na ich pracę i również na epigenetykę, więc to, jaką mamy jakość naszego życia w długim okresie czasu, również jest zależne od tego, czy siedzimy na dupsku przed komputerem całe dnie, czy jednak wyjdziemy też na spacer i się po prostu ruszamy. I wyobraźcie sobie taką sytuację, bo być może oglądasz mnie i jesteś osobą bardzo młodą, może czujesz się młodo, ale już gdzieś tam te lata lecą. Nieważne w jakim jesteś wieku, jednak w pewnym momencie dochodzimy do wieku seniorskiego, kiedy to uważam, że bardzo ważna jest niezależność. I to od tej niezależności zależy jakość naszego życia. Nie jest niespodzianką, że podczas naszego życia z wiekiem zmniejsza nam się ilość tkanki mięśniowej. My po prostu tracimy mięśnie. I jeżeli nie będziesz trenować, żeby się nie okazało, że w wieku, nie wiem, 60, 70, 80, 90 lat Twoje ciało po prostu nie będzie już mogło Ci służyć, bo z wiekiem tracisz tkankę mięśniową. Jeżeli będziesz ćwiczyć, to jest jedyna metoda na utrzymanie tej tkanki mięśniowej i po prostu zapewnienie sobie niezależności tego, że jako babcia będę mogła iść do sklepu i zrobić sobie sama zakupy, a nie będzie musiał ktoś robić tego za mnie. I myślę, że to jest bardzo ważne. Jak jesteśmy młodzi, często o tym nie myślimy w ogóle w ten sposób, bo starość to nam się wydaje bardzo odległa, no ale na jakość naszego życia, również jakość naszej starości pracujemy tak naprawdę również w tym momencie. Okej, i teraz jaki trening na ketoadaptacji? Raczej unikałabym treningów glikolitycznych, czyli tych, które potrzebują glukozy w dużej mierze i to są głównie treningi o bardzo dużej intensywności, czyli tak zwany HIIT, High Intensity Interval Training, rzeczy typu crossfit, rzeczy, gdzie rzeczywiście ta aktywność musi być bardzo intensywna, ewentualnie przerywana. Jeżeli robisz HIIT-a w postaci tabaty, która trwa 5 czy 6 minut i będziesz mieć na to siłę podczas ketoadaptacji, to nie widzę przeciwwskazań.
Natomiast raczej treningi glikolityczne, takie bardzo intensywne, zostawiamy sobie na kolejne etapy stanów ketozy. Natomiast co świetnie się sprawdza na ketoadaptacji? To jest trening siłowy. I wręcz on może przyspieszyć ketoadaptację, bo właśnie wyczerpuje nasze zapasy glikogenu. Więc jeżeli tylko czujesz się na siłach, to obciążenie własnego ciała, pompki, brzuszki, skład, tego typu rzeczy naprawdę są świetne. I jak nie masz czasu na trening, to chociaż zrób, nie wiem, 20 pompek rano i to już będzie coś. Natomiast oczywiście również trening na siłowni, z ciężarami, to są też rzeczy, które są spoko. I jeżeli, nie wiem, do tej pory na przykład biegałaś, to trening cardio też może być wskazany, ale o niskiej intensywności. Czyli raczej tętno w okolicach 50%, nie więcej. Dlatego jakieś szybkie spacery, marsze, nie wiem, basen, tego typu rzeczy też będą dobre. I to wszystko teraz sobie weź po prostu w nawias, bo to zależy od tego, czy przed ketoadaptacją byłaś osobą aktywną fizycznie i od tego, jak się na ketoadaptacji czujesz. I to jest bardzo ważne, żeby po prostu się nie zajeżdżać. Jeżeli sama ketoadaptacja dla Twojego organizmu będzie dużym stresorem, on Ci da znać, że jest stresorem, bo będziesz się po prostu beznadziejnie czuć, to wtedy moim zdaniem trzeba trochę sobie uspokoić kwestię treningów. Co nie znaczy, że mamy po prostu leżeć przed telewizorem, bo to też nie będzie dobre. I tu przechodzimy do ostatniego punktu, jakim jest NEAT, czyli Non-Exercise Activity Thermogenesis, czyli spontaniczna aktywność fizyczna niezwiązana z treningiem. I to jest w ogóle wow. I to jest na przykład te 10 tysięcy kroków, które sobie możemy zmierzyć, jeżeli po prostu w ciągu dnia, w ciągu naszej pracy jesteśmy aktywni. I to jest naprawdę mega ważne. To się wydaje takie nic, ale podczas tego NEAT-u naszego możemy nawet 2000 kilokalorii spalić. I to mówię tutaj i pod kątem zdrowia, i pod kątem wejścia w ketozę, i pod kątem każdym, naszego samopoczucia. Ta aktywność fizyczna niezwiązana z treningiem jest bardzo ważna. I podczas ketoadaptacji powinniśmy przynajmniej te 10 tysięcy kroków dobijać, bo to naprawdę nam pomoże. Teraz, na czym ta aktywność może polegać? To jest tak naprawdę wszystko, co robisz poza spaniem i poza treningiem, gdy się ruszasz. Czyli sprzątanie to jest NEAT. Pójście na zakupy tak samo. Robienie różnych rzeczy w domu, nawet, nie wiem, mycie naczyń, to będzie to również w to wchodzi. Spacer, przejście się, wybranie schodów zamiast windy, czy na przykład zaparkowanie samochodu kilkaset metrów przed miejscem, do którego mieliśmy dojechać i po prostu przejście się do niego, to są wszystko mega ważne rzeczy. Jeżeli na przykład masz, nie wiem, kola i rozmawiasz z kimś przez telefon, to możesz po prostu wstać i zamiast siedzieć i rozmawiać, to chodzić i rozmawiać. To są bardzo proste rzeczy. Zabawa z dziećmi, taka aktywna, gdzie nie siedzimy wszyscy i nie tylko nie przełączamy programów albo nie włączamy Netflixa, to również będzie NEAT. I on naprawdę, uwierz mi, jest mega ważny i wpłynie nie tylko na jakość Twojej ketoadaptacji, ale w ogóle na jakość Twojego życia. No i oczywiście rozciąganie, wzmacnianie, jakieś pilatesy, jogi, jeżeli to do tej pory było w Twoim grafiku tygodniowym, to śmiało też możesz z tym zostać, to zawsze są rzeczy wskazane i warto się rozciągać, szczególnie jak trenujemy. Jak nie trenujemy, to też, więc w ogóle zawsze warto się rozciągać. Czyli krótkie podsumowanie. Na ketoadaptacji można trenować, szczególnie jeżeli było się aktywnym fizycznie przed nią, bo jeżeli zupełnie nic nie robiliśmy, to zacznijmy od zwykłych spacerów, od takiej właśnie spontanicznej aktywności fizycznej, żeby też nie przeciążyć organizmu. Natomiast raczej odkładamy treningi bardzo mocne, treningi interwałowe, treningi intensywne. Na to przyjdzie czas później i to jest zupełnie naturalne, że podczas ketoadaptacji siła, moc nam spadnie i będziemy po prostu słabszy będzie ten nasz trening. Natomiast to wszystko po adaptacji się ureguluje, zmieni, a nawet niektóre badania pokazują, że się może poprawić. I o tym, jak w ketozie trenować i jakie ciekawe badania są nowe na ten temat w kolejnych ketowtorkach. Także zapraszam, do zobaczenia, pozdrawiam Was ciepło, hej!